Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro prawie w całej Polsce pogodę kształtował będzie front atmosferyczny związany z niżem. Tylko na południowym wschodzie utrzyma się jeszcze pogodny, ale słabnący już obszar podwyższonego ciśnienia. Słońce i deszcz pojawią się wszędzie, bez wyjątku. Popada raczej słabo i przelotnie, ale w pasie od Opola przez Katowice po Kielce może też niegroźnie zagrzmieć. Mimo zmiennej aury temperatura nadal będzie nam sprzyjać. Na południu Polski spodziewamy się nawet 25 stopni. Zobaczmy, jak będzie u nas. Pierwsza część nocy jeszcze pogodna i bez opadów, ale po północy już z frontem atmosferycznym, który głównie na zachodzie Dolnego Śląska przyniesie chmury i opady deszczu. Noc ciepła z temperaturą od 15 stopni w Płocku do 18 we Wrocławiu i w Legnicy. Jutro od rana deszczowo, ale w przerwach pomiędzy opadami będzie pokazywało się słońce. W ciągu dnia pogoda nie poprawi się. Nadal będzie się chmurzyć i przelotnie padać, a miejscami może też zagrzmieć. Temperatura trochę spadnie i spodziewamy się od 19 stopni w miejscowościach położonych na południu regionu do 20 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie się wahać na poziomie 1000 hektopaskali. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany, a w czasie burz lokalnie będzie porywisty. Biometr niekorzystny i złe warunki drogowe. Jezdnie po opadach będą śliskie. A słaby przelotny deszcz w prognozach mamy aż do niedzieli. I to wszystkie informacje o pogodzie. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.